szmat drogi, ponad 100 kilometrów, właśnie przemierzyła jako młoda kobieta, chcąc pomóc swojej kuzynce Elżbiecie. To jest też dla nas przesłanie dnia dzisiejszego, bo więcej źródłem życia jest pod sercem Maryi. Porusza się też Jan Chrzciciel, jest ta komunikacja między dziećmi, które są nienarodzone, które są jeszcze w łonie matek. Jest cała dyskusja na ten temat. Kiedy, właściwie kiedy człowiek się zaczyna? Kiedy jest początek człowieczeństwa? To jest, ciągle rozbrzmiewa, w jaki sposób też w społeczeństwie, w polityce cała masa na ten temat różnego rodzaju teorii. I dzisiejsza Ewangelia, ona jest Ewangelią z jednej strony, właśnie o dwóch kobietach. Maria przynosi Jezusa, dwóch kobietach, które są w stanie błogosławionym, mają w sobie to nowe życie. Powiedziały też Panu Bogu tak, ponieważ taka jest prawda, że kobieta mówi Bogu tak i jest ta zgoda, dyspozycyjność wobec Boga. Dzisiaj Maria przynosi Jezusa i jak słyszeliśmy w Ewangelii, to wywołuje u świętego Jana radość. Porusza się dzieciątko w łonie Elżbiety. Ona potem święty. Ona przepowiada wielkość, czy też odsłania posłannictwo Maryi. Błogosławiona, która się wierzyła. Odsłania, kim właściwie Maryja jest. To jest rola Ducha Świętego, ale potrzeba też człowieka, który otwarty jest na Ducha Świętego i mówi zgodnie z jego natchnieniem. I w ten sposób też odsłania wielkość drugiemu człowiekowi. Pomaga w ten sposób. Uświadamia drugiej osobie, kim ty właściwie jesteś. Jakie masz powołanie. Możemy też powiedzieć, że to jest jakieś kierownictwo duchowe w tym momencie ze strony Elżbiety. Zabrzmiał w moich ustach, poruszyło się z radości dzieciątko w moim łonie. Maria przynosi Jezusa, a jak wiemy, tak jak powiedzieliśmy, Jezus udziela Ducha Świętego. Za przyczyną dzieciątka Jezus działa Duch Święty. Też ta sytuacja właśnie będąca też owocem działania Ducha Świętego jest i tchnie w sobie taką nowość. Sceny w życiu, które po prostu jakoś opuszczają ręce, czy nie mają w ogóle ochoty być pomocne. Nie są właśnie nosicielkami Jezusa w swoim sercu. Nie idą z Chrystusem, który jest w ich sercu takim motywem ich życia, po to, żeby pomóc drugiemu człowiekowi. A przez to też nawiązać jakąś bliską relację z drugą osobą. To jest dla nas świadectwo Maryi, że się dzielimy i ona nas też posyła do tego, żeby umieć się dzielić swoim życiem. Umieć, a przez to też to życie jakoś pomnażać w sobie. Życie eucharystyczne, życie z Bogiem, też życie radości, bo jak człowiek dzieli się swoim życiem z drugim człowiekiem, to jest to motyw do tego, żeby być radosnym. Jezus mówi, że radość jest w dawaniu, nie w braniu. Czyli wdzielajmy się. Można się dzielić sprawami materialnymi, doczesnymi, ale niekoniecznie, bo można się dzielić czasem, można się dzielić słowem, można się dzielić dobrym spojrzeniem, można się dzielić dobrą myślą, o kimś, wreszcie obecnością. Są różne sposoby udzielania się drugiemu człowiekowi. I Maria dzisiaj jest i daje świadectwo właśnie osoby, które...
Nie wiem. Skąd? Z Ubud. No właśnie. Jednak zgadłem. Z Ubud. W pełni, bo orkiestra jest rozbudowana, jak widzimy. Zresztą będziemy mogli zobaczyć w całej krasie, że tak powiem, orkiestrę. Nawet kolor się zgadza, jeśli w rosyjskim języku powiedzieć. Krasiwaj. Tak. Bóg zapłać serdeczne wszystkim. To jest wszystko też, jakoś widzę, utrwalane na nośnikach cyfrowych. Dostaliśmy też trochę utrwalenia. Serdeczne Bóg zapłać. Oczywiście księdzu proboszczowi tej jednej parafii, księdzu Henrykowi, czyli drugiej parafii, do której będziemy zdążać, aczkolwiek nie jest sam cel, bo dalej będą jeszcze różnego rodzaju związane z tym dzisiejszym marszem koncertem i inne rzeczy. A teraz z radością udzielam błogosławieństwa.
tego, co mówił do nas.